Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus z martwych wstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział, Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz. Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Moi drodzy, Gdybyśmy wzięli wszystkie książki, które są we wszystkich bibliotekach świata, we wszystkich domach świata, a dzisiaj byśmy wzięli też e-booki, wszystkie strony internetowe, gdybyśmy to wszystko chcieli wypełnić tym, co uczynił Pan Jezus, to wszystko nie pomieściłoby tych wszystkich informacji. Ze względu na to, że Pan Jezus nieustannie przez 2000 lat działa. I my jesteśmy takimi księgami. Każdy z nas jest taką Ewangelią. Każdy z nas powinien troszczyć się o to, aby pisać posłusznie, tak jak być takim piórem w ręku Boga, pisać piękną historię właśnie Bożej obecności w naszym życiu, tego co Bóg czyni. Jak Bóg nas kocha, kocha też przez nas innych ludzi. Ale czasami brakuje nam tego właśnie poddania się Bogu. Brakuje nam z takiego zatroszczenia się o swoje nawrócenie, swoje takie poddanie prowadzeniu ducha świętego. Czasem chcemy forsować na modlitwie własne pomysły, własne oczekiwania i pragnienia. Owszem, możemy o tym mówić, ale to, co Bóg zaplanował, to, co Bóg chce przez nas czynić, jest o wiele lepsze, piękniejsze niż to, co możemy sobie wyobrazić. Dlatego tak bardzo potrzebujemy mocy ducha świętego. Dzisiaj patrzymy na świętego Piotra. Piotr, który wypowiedział swoją miłość, wczoraj to rozważaliśmy, dzisiaj zaczyna się troszczyć. Troszczyć o świętego Jana. Jana, który był wzorem miłości. To on spoczywał na piersi Jezusa na ostatniej wieczerzy. To on zadawał pytania, które najpierw zadawał Janowi Piotr, a Jan przekazywał to pytanie Panu Jezusowi. I zaczął się troszczyć niepotrzebnie w ogóle poszła taka pogłoska i prawdopodobnie, tak mówią egzegeci, ten 21 rozdział w ogóle jest już napisany po śmierci Jana, bo poszła taka pogłoska, że Jan nie umrze, że wszyscy poumierają, a on nie umrze, ponieważ doczeka końca świata. Pan Jezus powtórnie przyjdzie i go zabierze. A tutaj w tym czasie, tutaj właśnie ten autor, może uczeń świętego Jana wyjaśnia, że Pan Jezus wcale nie powiedział, że nie umrze, nie powiedział, że nie zobaczy śmierci, tylko powiedział, że jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Pilnuj siebie, będziesz w niebie, ty pójdź za mną. Bardzo często robimy taki błąd, że bardzo się troszcząc o innych, o innych zbawienie, tak myślimy o ich pomyłkach, o ich grzechach. Że zaczynamy w tym żyć, w to wchodzić, przejmować się, tak, że przestajemy oddawać chwałę Bogu, przestajemy też dostrzegać swoje własne wady i grzechy i przestajemy nad nimi płakać, żałować za nie i, i nawracać się. W związku z tym potrzeba nam powrócić do tego, żeby pójść za Chrystusem, pójść za Jego słowem i właśnie tak zobaczyć, że im, innym, którzy są nam powierzeni. Czy jesteśmy z nimi w jakiejś więzi? Możemy pomóc wtedy, kiedy pomagamy sobie, kiedy zaczynamy troszczyć się o swoje nawrócenie, o swoje zbawienie. Troszcząc się o swoje zbawienie, jednocześnie troszczymy się o zbawienie też innych. Święty Karol Boromeusz, kiedy pisał do kapłanów jako biskup diecezji mediolańskiej, przypominał, że. Nie można tak troszczyć się o duszę innych, żeby zaniedbywać swoje własne zbawienie. Tak nie, nie powinniśmy już pasterzować. Najpierw zatroszczyć się o swoją duszę, a wtedy, jeżeli zatroszczymy się o swoją duszę my jako księża, to wtedy też możemy troszczyć się o duszę tych, którzy są nam powierzeni. I Piotr tutaj był korygowany przez pana Jezusa, żeby nie, nie zajmował się jakimiś ciekawostkami, jakimiś pogłoskami. Ale zajął się Słowem Bożym, żeby szedł za Słowem Chrystusa. I żeby nie ulec takiemu pokusie, właśnie jakichś takich ciekawostek, w tym sensie, że jakichś sensacji O, wszyscy zginiemy śmiercią męczeńską. I tak się okazało później, że Jan, apostoł, jako jedyny nie zginął śmiercią męczeńską, umarł śmiercią naturalną najdłużej żył. Ale to nie znaczyło, że będzie żył aż do skończenia świata. My nie wiemy, kiedy będzie koniec świata. Dla nas końcem świata jest przejście z tego świata, czyli moment śmierci. W związku z tym wigilia zesłania Ducha Świętego się szczególnie prośmy o to, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym, abyśmy w momencie śmierci mogli doświadczyć, że śmierć nie jest złem, tylko Siostrą, jak mówił święty Franciszek Zasyży. Najstarsze przedstawienie śmierci w chrześcijaństwie to nie była taka kostucha z kosą czy jakieś trupie czaszki, tylko najstarszym przedstawieniem to były drzwi do domu Ojca. Więc w momencie śmierci był kamy do swoich bliskich, do swojego Ojca, który jest w niebie, do Pana Jezusa naszego. Zbawiciela, Pana, któremu oddajemy cześć, a który też jest naszym przyjacielem, jest blisko naszego serca. Pukamy do Ducha Świętego, który zamieszkuje w naszym sercu, a jednocześnie tam jest pełnia Bożej obecności, Bożej miłości. Niech Duch Święty tak nas napełnia, jak napełniał i napełnia Najświętszą Marię Pannę, którą nazywamy pełną łaski. Jeszcze przed podjęciem pięknej decyzji, niech mi się stanie według słowa Twego zanim poszła Maryja za tym słowem to już była ritomena, już była napełniona łaską już była jakby wybrana napełniona tym darem niepokalenego poczęcia dzisiaj ją też prosimy o takie wsparcie modlitewne bo toczy się też taka duchowa walka i często właśnie tak zajmujemy się innymi innymi osobami które popełniły jakieś grzechy, przestępstwa, a tak naprawdę trzeba zająć się Przede wszystkim własnym zbawieniem, a przez to, kiedy zbliżymy się jeszcze bardziej do Chrystusa, zbliżymy się do wierności Jego Słowu, zbliżymy się też do świętości Kościoła, wtedy zobaczymy, że mamy swoje miejsce w Kościele. Jest tam Boży Plan ukryty, że każdy z nas, tak jak w budowli, którą jest Kościół, są te rzeczy, które są jakimiś filarami widocznymi, ale też są jakieś fundamenty ukryte. Są takie osoby ukryte w kościele, które bardzo cierpią. Szczególnie dzisiaj chcę pozdrowić i dziękować, moi kochani, tym, którzy jesteście jak te fundamenty, których mało kto widzi, ale gdyby was zabrakło, to by cała ta budowla kościoła by zaczęła pękać i może by się rozsypała. Wasze cierpienie połączone z modlitwą powoduje, że to wszystko może się ostać. Kiedyś święty Jan Paweł II, sam będąc później cierpiącym, Nazwał właśnie chorych najważniejszą cząstką Kościoła, tych, którzy cierpiąc i modląc się, ofiarowują swoje cierpienia za kościół, za papieża, za duchownych biskupów, nas, księży, w ogóle za cały kościół, i w ten sposób można by powiedzieć, utrzymują ten kościół, że on się nie rozsypie. Moi drodzy, prośmy, aby Duch Święty na nas następował. Dzisiaj wieczorem. Jeżeli ktoś może, zapraszam na liturgię. Mszy świętej będzie rozbudowana, będzie pięć czytań, Ewangelia, pięć psalmów, będzie też adoracja z prośbą o napełnienie duchem świętym. A teraz przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.